Ubisoft przykupuje influencerów? Co? Sprawdza ich materiały przed wypuszczeniem, żeby nie powiedzieli czegoś, czego, co im się nie spodoba? Jak to? Access Journalism? Nowe nie znałem. No, jak ktoś śledzi newsy związane z branżą gier wideo, to na pewno słyszał o Access Journalism. Najczęściej przejawia się to tym, że ludzie, którzy recenzują jakiś produkt, wydają mu pozytywne oceny, aby dalej mieć dostęp do jakiś bonusów, benefitów, które zapewnia im wydawca danej gry. E, przykładowo, ktoś może pozytywnie ocenić Star Wars Outlaws e, dlatego, że chce być zaproszony następnym razem do Disneylandu przez Ubisoft. E, bo tak się wydarzyło na przykład w tym przypadku. Jak możemy się dowiedzieć z artykułu na Dat Park Place, Ubisoft może przykupił to zbyt mocne słowo? Osłodził lekko życie pewnym influencerom, którym zaserwował wycieczki do Disneylandu, rejsy łodzią, a potem pozwolił zagrać przez 4 godziny w Star Wars Outlaws w Los Angeles. Za bilety lotnicze też nie musieli płacić. Niemiecki youtuber Cyberpunk20XX zrobił małe dochodzenie, o co chodzi z tą największą kampanią marketingową Ubisoftu w historii. No i dowiedział się, że wielu youtuberów i influencerów zostało przelecianych znaczy znaczy przetransportowanych transportem lotniczym um. No, do Los Angeles, gdzie mieli okazję zagrać w 4 godziny Star Wars Outloss. Jak na przykład powiedział Kartofel Konig, brali udział w największej kampanii marketingowej w historii Ubisoftu. Zdecydowanie potwierdził, że został zaproszony przez Ubisoft do wyjazdu do Los Angeles i wzięcia udziału w wydarzeniu Star Wars Outloss. Lokalizacja była naprawdę dopieszczona. No i był też dzień w Disneylandzie, czy coś w tym stylu. Nie wiem, czemu napisał, czy coś w tym stylu, czy w powiedział. Eee, no i dodał, że Ubisoft wydał naprawdę sporo pieniędzy. Na to. Potem jakaś brytyjska influencerka Louise Julie mówiła, że została zaproszona na rejs statkiem, który na początku miał być oglądaniem waleni. Co tu ma wspólnego z Star Wars Outlaws to nie mam pojęcia, ale na pewno sprawiło bardzo duże przyjemności osobom, które zostały zaproszone. Co potem na pewno miało wpływ na humor jaki mieli grając w Star Wars Outlaws przez te 4 godziny następne. Ktoś inny pochwalił się, że Ubisoft i Star Wars Outlaws wysłali go do Kalifornii, aby mógł zagrać w Star Wars Outlaws, przeprowadzić wywiad z dyrektorem gry i głównym scenarzystą oraz poznać obsadę. Był niezmiernie wdzięczny za tą okazję i następnego dnia miał VIP-owską wycieczkę po Disneylandzie. No i jak myślicie, jest to już przekupstwo, czy jeszcze nie do końca? No bo w teorii nie dostali po prostu pieniędzy, żeby napisać bądź nagrać pozytywną recenzję na temat Star Wars Outlaws. No, ale z drugiej strony nie oszukujmy się. Jak ktoś jest fanem Gwiezdnych Wojen, to dla niego to było naprawdę wielkie przeżycie. Nie dość, że poznanie osób, które są bardzo mocno związane z tak dużym projektem, jakim jest Star Wars Outlaws, zrobienie z nimi wywiadu, Disneyland za darmo, gdzie też jest sekcja Gwiezdnych Wojen, tak, ten Galaxy's Edge się nazywa, to są po prostu spełnione marzenia, mam wrażenie, wielu z nich. No i jest to oczywiście też ogromna okazja na rozrośnięcie swojego kanału na YouTubie, czy to przez to zamieszczenie tych wywiadów czy materiału na temat tych czterech godzin spędzonej w grze, która jeszcze nie wyszła na rynek. No i Ubisoft wydał na to dziesiątki, setki tysięcy i o ile nie miliony dolarów. I myślę, że ktoś się musi mocno okłamywać, jeśli twierdzi, że takie wydarzenie nie wpłynie absolutnie w żaden sposób na to, jak została przez tych ludzi odebrana ta gra i na to, że wystawią jej pozytywną opinię. No i na tym właśnie polega access journalism. Nie, żeby ordynarnie wysłać komuś pieniądze, żeby wystawił pozytywną opinię danemu produktowi, ale właśnie zapewnić tu jakiś event, tu jakiegoś gifta wysłać, jakiś prezencik, jakąś statuetkę, jakiś kodik wcześniejszy do gry, żeby potem ta osoba wystawiła tą pozytywną opinię w obawie, że jeśli tego nie zrobi, to straci dostęp. Do tych rzeczy. O to chodzi w Access Journalism. Dlatego się to nazywa Access Journalism, czyli dziennikarstwo dostępu, bo wystawiają pozytywną opinię, aby dalej mieć dostęp do tych pozytywnych rzeczy, które wiążą się z posiadaniem dobrej relacji z daną firmą. Jeśli chciałbym być zaproszony do Disneylandu i miałbym oczywiście większy kanał niż aktualnie, słuchajcie, by the way, To nie mógłbym powiedzieć złego słowa o Ubisoftie, o Star Warsach i tak dalej, nie? No bo nie oszukujmy się, kto by chciał zaprosić kogoś, kto otwarcie krytykuje taką firmę na event. Jak coś by mi się nie spodobało w grze, to uj, musiałbym przemyśleć, czy ja chcę lecieć do Disneylandu, czy powiedzieć o tym na filmie, że jest pełno bugów, albo grafika mi się nie podoba, albo questy są nudne, albo historia jest do dupy. Hmm... Dalej mamy kolejne przykłady. Tutaj ktoś dziękuje Ubisoftowi za całe wydarzenie. Ktoś chwali się, że zbudował sobie mieć świetlny w Galaxy Search, czyli sekcji Disneylandu poświęconej Gwiezdnym Wojnom. No i że ogólnie zwiedzał cały park i świetnie się przy tym bawił. Przy czym najciekawsze jest, że niektórzy, przykładowo Louis Julie, zaprzecza, że została opłacona przez Ubisoft, aby promować grę. Pomimo faktu, że dostała bilet do Los Angeles za darmo, dostała VIPowski bilet do Disneylandu, została zabrana na rejs, na oglądanie waleni, a wszystko w ramach tego eventu Star Wars Outlaws. No tak, nie było jej zapłacone dosłownie, ale come on. Come on, come on. Come on. No. Ludzie nie są aż tak głupi, chyba, nie? Czemu w ogóle wypowiadać się na ten temat? Przecież to, 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 to jest oczywiste, że dostało się coś, co ma wartość. To nie tak, że trzeba mieć zapłacone twardą gotówką czy przelew na konto dosłownie mieć. Pod filmem z eventu podpiła komentarz, public service announcement, że nie została. Opłacona przez Ubisoft czy kogokolwiek innego, żeby zrobić to wideo, że po prostu dostała możliwość nagrania contentu i to leżało w pełni jej decyzji, żeby to opublikować. I jedyne pieniądze, jakie na tym zarabia, to z YouTuba, z wyświetleń. Że nie ma tu żadnego silowania ani ukrytej agendy. Mam wrażenie, że chyba spotkała się pierwszy raz z takim zamysłem jak Access Journalism, bo każdy, kto jest na internecie i śledzi te newsy internetowe od paru lat, powiedzmy, wie czym to jest, i nawet. Nawet słyszał o czymś takim takim małym evencie w branży gamingowej, zwanym Gamergate. Jakby od tego się wszystko zaczęło z Gamergateem kilka, jak nie kilkanaście lat już temu, że gracze mieli dość dziennikarzy i recenzentów, którzy wystawiali pozytywne opinie absolutnym gównom, tylko po to, żeby zachować ten dostęp do tych benefitów. Płynących z dobrych kontaktów z wydawcami czy twórcami gier. No i wiadomo, istnieje to nie od dzisiaj i nie tylko w branży gamingowej. Ale podoba mi się fakt, że znowu się o tym rozmawia i wytyka tą niemoralność tych recenzentów i firm, które biorą udział w tym precedensie. No bo recenzenci istnieją w sumie tylko po to, żeby postarać się jak najbardziej obiektywnie ocenić dany produkt, abyśmy my, jako konsumenci, wiedzieli, czy warto go kupić, czy nie. No a jak ci recenzenci, którym mamy ufać, dostają jakieś prezenty, zostają zaproszeni na jakieś eventy, latają sobie do Disneylandu, mają dostęp do wywiadów i wcześniejszego dostępu do danego produktu, no to czy tak naprawdę warto im ufać, czy wystawią tą opinię obiektywnie? Bo to wszystko, co robią te firmy, obniża jakby wartość tej recenzji wtedy. Czy ci twórcy chcą to przyznać, czy nie? A myślę, że nie było. By z tym takiego problemu, gdyby każdy taki materiał był oznaczany jako sponsorowany. Na każdej platformie mediów społecznościowych musimy to robić, jest to wymagane prawnie, aby oglądający miał pełen kontekst. Ale firmy lubią to obchodzić, dając darmowe prezenty lub zapraszając na eventy, które nie są typową transakcją finansową, ale dalej wprowadzają oczekiwanie lepszego traktowania. Ręka rękę myje. A, no i prawie bym zapomniał, w sumie to zapomniałem i dogrywam to po, po zakończeniu nagrywania oryginalnego. E, tu jest ciekawy fragment. Jeden z niemieckich influencerów wsadził godzinny materiał na kanał, po czym go musiał usunąć i tłumaczył to w ten sposób. Miałem okazję grać w grę przez 4 godziny, a materiał z tego zmontowano w ponad godzinny film. W ramach procesu recenzji cały film został odesłany do nas i agencja pośrednicząca, nie Ubisoft, zażądała wielu zmian, zwłaszcza w słownictwie na początku. Ale ponieważ osobiście uważałem, że gra jest naprawdę fajna, nie widziałem takiego dużego problemu. To była ogromna pomyłka. To tak, to jeszcze nie dość, że zostali wysłani za darmo do Kalifornii, żeby brać udział w tym evencie. To jeszcze jakaś agencja pośrednicząca, zakładam, wynajęta przez Ubisoft. Jakby recenzowała i cenzurowała ich materiały odnośnie gry? No i jeszcze można powiedzieć, że tu może wchodzić jakieś embargo, że niektórymi rzeczami nie mogą się dzielić legalnie, ale biorąc całą resztę pod uwagę, to mam po prostu wrażenie, że coś chcieli zedytować, żeby wyszło bardziej pozytywnie niż było oryginalnie. Teraz musieli uploadować wideo ponownie po edycjach, które im jakaś agencja zaproponowała, i się teraz z tego muszą tłumaczyć że ktoś im kazał to zmienić. Ciekawe. No i na przykład IGN chyba też miał dostęp do tego eventu, bo też mówią w swoim materiale, że grali w 4 godziny. Mają swój preview na kanale, czyli tą pre-recenzję z tych 4 godzin. E, no aktualnie film ma 28 tysięcy dislajków i tylko niecałe 4 tysiące lajków. No i ludzie po nich jadą po prostu. Dalej nie są zadowoleni z tego, jak gra wygląda już od pierwszego trailera, który się pojawił, który aktualnie ma 72 tysiące dislajków versus 13 tysięcy lajków, ale wracając, chłop tutaj chwali, jest zadowolony, pewnie jedyne minusy, jak wymienia, to kilka glitchy takich wizualnych, ale ludzie mu nie odpuszczają. Na przykład jeden komentarz bardzo fajnie zauważył, coś, co też zauważyłem, bo oglądałem ten cały materiał i, i ciągle się zastanawiałem, o czym on tutaj, no. W momencie, kiedy chwali gameplay i to, jak się odbywają walki na blastery, strzelaniny całe, przedstawia swoje nieobliczalne pokłady skilla. As such... The blaster battles felt like they had meaningful stakes and the stealth gameplay had a bit of weight to it because I knew that I’d be up against it if I messed up. No i mówi, że te strzelaniny na blastery miały swoją wagę i czuć, że coś było na szali, prezentując taki gameplay, dość odważnie mówiąc o tym pokazując, Coś takiego. Najwidoczniej no chyba nie miał nic lepszego nagranego. No no nie wiem. Jeszcze na koniec dodam, że Star Wars Outlaws pochwaliło się wymaganiami sprzętowymi, jakie nasze pecety będą musiały spełnić, żebyśmy cieszyli się tą świetnie zapowiadającą się grą. I wyglądają one śmiesznie, dość wręcz komicznie. Minimalna karta graficzna to GeForce GTX 1660, 6 GB albo odpowiednik AMD i 16 GB RAMu do grania w 1080p i 30 fpsach. Na niskich ustawieniach graficznych. Rekomendowane to GeForce RTX 3060 do grania w 1080p w 60 fpsach na wysokich ustawieniach z upscalerem ustawionym na quality. Czyli z RTX-em 3060 Ti nie dość, że zagramy sobie na 1080p w 60 klatkach, to jeszcze z upscalerem, który albo będzie z mniejszej rozdzielczości robił nam większą, tak sztucznie, albo generował klatki. N najciekawsze są ultra wymagania, bo wymagają i7-ki 12700, RTX-a 80 i będziemy mogli dzięki temu grać w 4K w 60 FPS-ach. 60 FPS-ach powtarzam. 60. Czy my gramy w port z konsoli? Bo to 60 FPS-ów, cholera jasna. What the fuck? No i ludzie się z nich śmieją. To są chyba komentarze z Twittera, tak. Ludzie mają nadzieję po tych wymaganiach, że, że gra będzie wyglądać o wiele lepiej niż na trailerze. No i ludzie wyśmiewają, że wymagają kart z wbudowanymi upscalerami, czyli wszystkimi kartami, przynajmniej z RTX-ów, wszystkie RTX-y czy tysiące w górę mają wbudowane jakieś systemy, które upskalują albo generują klatki, żeby gra wyglądała ładniej, płynniej na wysokich ustawieniach, mimo że komp nie spełnia tych wymagań. No i ludzie się śmieją, że Ubisoft używa tego po prostu jako laskę do wspierania się, bo inaczej gra nie pójdzie zbyt dobrze. Ludzie tu już widzą pełno czerwonych flag, że to jest po prostu słabo zoptymalizowane. No ja tu nie widzę też innego za bardzo wyjścia. Albo to jest po prostu port konsolowy, że mamy loka do 60 fpsów, bo w żadnych w tych wymaganiach rekomendowanych, czy wysokich, czy ultra nie w Nigdzie nie ma więcej niż 60 fps e, Także sytuacja Star Wars Outlaws się nie polepsza. Już wie, wiemy, czemu to jest najdroższa kampania marketingowa w historii Ubisoftu, za to e, to na plus chyba. No ale napiszcie, co sądzicie o tych wycieczkach do Disneylandu i innych rejsach do oglądania waleni. No i o wymaganiach sprzętowych. Bo, bo mam wrażenie, że będzie słabo z tą grą. Oj, bardzo słabo. Napiszcie, co o tym wszystkim sądzicie w komentarzach. Jeśli się podobało, dajcie lajka. Jeśli nie, dajcie dislajka. A my widzimy się następnym razem. I dajcie oczywiście też subka i wbijajcie na streamki tutaj na YouTubie, nie? No, narka.